Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na Niemilitarystach. Była przerwa, było nieco rozrywki i luźniejszych tematów, więc najwyższy czas zakasać rękawy i wracać do poważnej roboty. Przed nami dziewiąty odcinek epopei Yamato. Jednocześnie jest to odcinek rozpoczynający trzeci rozdział naszej opowieści o tych okrętach, a więc omówienie historii ich działań operacyjnych. Zaczniemy dziś od omówienia początków ich kariery, aż do czasu bitwy w Zatoce Lejt, a więc bez przedłużania, pierwszy materiał w nowym roku. Zapraszam do obejrzenia. Trzeci rozdział naszej historii poświęcimy historii działań operacyjnych Yamato i Musashi. Początek tego rozdziału jest dobrym momentem do podsumowania tego, co powiedzieliśmy o tych okrętach do tej pory. Pierwszy rozdział zajmował się historią rozwoju strategii i taktyki, do której stworzony został największy pancernik świata. Dowiedzieliśmy się, dlaczego japońskie dowództwo zdecydowało się na konstrukcję tych okrętów, poznaliśmy kontekst historyczny, przede wszystkim wpływ bitwy pod Tsushima, ale również sytuację geopolityczną i ekonomiczną Japonii w okresie międzywojennym. Rolą tego rozdziału było uświadomienie nam, że Yamato i Musashi nie wzięły się znikąd, lecz były wynikiem wieloletnich analiz i rozwoju japońskiej doktryny prowadzenia działań na morzu. W tym samym rozdziale poznaliśmy też amerykańską doktrynę Warplan Orange i jej rozwój. To z kolei pozwala nam na porównanie i konfrontację tych dwóch strategii. Jakie były szanse, że Yamato i Musashi zostaną wykorzystane w swojej roli i czy w istocie miały one możliwość wpłynąć na wynik konfliktu w sposób, w jaki zakładało to japońskie dowództwo. Drugi rozdział poświęciliśmy projektowi typu Yamato oraz danym taktyczno-technicznym tych okrętów. Ta wiedza pozwoliła nam poznać mocne i słabe strony japońskich pancerników oraz ocenić, jak realne możliwości współgrały z planowaną taktyką użycia. Ten rozdział odpowiadał na pytanie, jak potężne te pancerniki były w rzeczywistości, jak dalece i czy w ogóle deklasowały wcześniejsze i teraźniejsze okręty liniowe potencjalnego przeciwnika. Jako przeciwwagę przeanalizowaliśmy możliwości typu North Carolina, rówieśnika Yamato. Tym samym posiadamy wiedzę, która pozwala nam ocenić, czy Yamato i Musashi były faktycznie odpowiednikiem dwóch okrętów liniowych US Navy, jak planował to japoński sztab. I wreszcie rozdział trzeci, czyli bojowe wykorzystanie tych kolosów. Ten rozdział da nam odpowiedź na zagadnienie losów tych okrętów w praktyce, a nie w teorii, jak do tej pory to było. Jest to ciekawa historia, sporo jest w niej pewnych utartych opinii, które należałoby skonfrontować z wiedzą uzupełnioną o szerszy kontekst, który posiadamy po dwóch poprzednich rozdziałach. Yamato i Musashi należy traktować z pewnym dopowiedzeniem, z pewnym odnośnikiem, a przy omawianiu tego typu, tenże odnośnik często się pomija, skupiając się na dość ak mało aktywnej służbie i mizernym końcu obok okrętów tego typu. Spróbujmy zatem spojrzeć na historię operacyjną typu Yamato w sposób szczegółowy. Ale również mając z tyłu głowy wciąż kontekst opisany w poprzednich rozdziałach, japoński atak na Pearl Harbor dla typu Yamato oznaczał klątwę i błogosławieństwo. Klątwę, ponieważ nie tylko wyrzucał do śmietnika wiele lat planowania, kampani planowania kampanii na Pacyfiku, ale również dlatego, że odsuwał w czasie ostateczną konfrontację z US Navy. Błogosławieństwo, ponieważ typ Yamato nie był jeszcze gotowy, kiedy japońska flota wypłynęła w kierunku Hawajów. Admirał Chuichi Nagumo wyprowadził swój zespół z zatoki Hitokappu w środę 26 listopada o godzinie 6 rano. W tym czasie ani Yamato, ani tym bardziej Musashi nie były jeszcze gotowe, by rozpocząć służbę. Kiedy potężny japoński zespół lotniskowców zmierzał w kierunku Hawajów, Yamato był w trakcie ostatnich prac wyposażeniowych. 7 grudnia, a więc w dzień ataku, Yamato, wtedy jeszcze pod nazwą Pancernik nr 1, Wypłynął na morze wewnętrzne w celu przeprowadzenia prób artyleryjskich. Musashi czekało jeszcze wiele tygodni prac tak naprawdę. Nieco ponad miesiąc wcześniej rozpoczęto dopiero instalację dział głównej artylerii przywiezionych do stoczni w Nagasaki przez specjalny okręt Kashino. Instalacja potężnych dział 460 mm zakończyła się w dzień po ataku 8 grudnia 1941 roku. Japonia więc wkraczała do wojny bez najpotężniejszych okrętów w swoich szeregach. Jednakże atak na Pearl Harbor dał japońskim stoczniom cenny czas na wykończenie tych dwóch kolosów, a załogom na zapoznanie się z okrętami. Niszczący atak na amerykańską bazę uniemożliwił US Navy zorganizowanie silniejszej opozycji wobec japońskiej floty na szereg miesięcy, a dokładnie tyle czasu było potrzebne dla dokończenia Yamato i Musashi. Tym samym pierwsze tygodnie i miesiące wojny na Pacyfiku dla bohaterów naszej opowieści minęły pod znakiem prac wyposażeniowych i przeprowadzania finalnych prób. Prace nad pierwszym gigantem, Yamato, zbliżały się jednak, jednak już do końca. 16 grudnia 1941 roku Yamato został wcielony do japońskiej marynarki i nadano mu jego legendarną nazwę. Pierwszy z kolosów dołączył do Nagato i Mutsu, tworząc pierwszy dywizjon pancerników operujący w ramach Połączonej floty. Teraz załogę pancernika czekały intensywne miesiące szkolenia. Dni upływały dość monotonnie ćwiczenia, powrót do portu, ćwiczenia, powrót do portu. 12 lutego 1942 roku admirał Isoroku Yamamoto przeniósł swoją flagę z Nagato na Yamato. Ale de facto nie zmieniło to kolejnych dni i tygodni w życiu pancernika. Okręt wciąż pozostawał w porcie, wypływając jedynie na ćwiczenia i próby. Aktywnie natomiast pracował sztab Yamamoto będący na okręcie, który planował kolejne posunięcia japońskiej marynarki. Kiedy na morzu toczyły się kolejne bitwy, na Morzu Jawajskim, na Oceanie Indyjskim, czy wreszcie na Morzu Kor Koralowym, japoński pancernik wciąż tkwił w kurę. Dopiero 23 maja 1942 roku finalnie Yamato uznano za gotowy do rozpoczęcia działań. Dwa tygodnie po bitwie na Morzu Koralowym Yamato rozpoczął właściwą służbę. Musashi planowano oddać do służby 15 lipca. Pierwotnie budowa pancernika nr 2 miała trwać tylko 4 miesiące dłużej od Yamato, ale ze względu na trudności w budowie ten okres wydłużył się do 8 miesięcy. Dodatkowo dowództwo i pracownicy stoczni otrzymywali opinie członków załogi pierwszego okrętu, które wskazywały na możliwe do zrobienia poprawki, jakieś udogodnienia w drugim okręcie. Z drugiej strony wybuch wojny spowodował, że Generalny Sztab oczywiście pragnął skrócić termin oddania nowego okrętu do służby. To zwiększyło intensywność pras na Musashi, wtedy jeszcze pod nazwą pancernika numer 2. Prace postępowały dość szybko, mimo pewnych niedogodności, takich jak np. rajd bombowców podpułkownika Dulitla, późniejszy generał brygady, w kwietniu 1942 roku, który spowodował, że na pokładzie pancernika stacjonowała szkieletowa załoga, której zadaniem była obsługa dział przeciwlotniczych. Część personelu przyszłego Musashi odwiedzała Yamato, gdzie zapoznawała się z konstrukcją okrętu bliźniaczego do tego, który mieli w przyszłości obsługiwać. W lutym 1942 roku okręt zaczęto przygotowywać do podróży do Kure, gdzie, miał, gdzie miały nastąpić finalne prace wyposażeniowe którą to podróż pancernik numer 2 rozpoczął 20 maja już o własnych siłach, nie minie miesiąc, a Musashi rozpocznie pierwsze próby morskie 18 czerwca 1942 roku. Kiedy trwały prace nad ukończeniem drugiego pancernika typu Yamato, na flagowym okręcie admirała Yamamoto trwały tymczasem gorączkowe prace sztabowe. Japonia po ataku na Pearl poszła za ciosem odnosząc szereg, szereg sukcesów, i zajmując kluczowe, strategiczne terytoria. Pierwsze niepowodzenie odniosła dopiero w trakcie bitwy na Morzu Koralowym, gdzie nie udało się Japonii osiągnąć swojego celu. Ale nie niezrażeni niepowodzeniem, sztabowcy na pokładzie Yamato pracowali nad operacją MI, czyli planowanym atakiem i zajęciem atolu Midway. Była to pierwsza akcja, w której obecny był najnowszy pancernik cesarskiej marynarki. Operacja została zaplanowana na czerwiec 1942 roku z pierwszym atakiem wyprowadzonym przeciwko atolowi Midway 7 czerwca. 29 maja Yamato wyruszył z portu Hashirajima jako element pierwszej floty, na którą oprócz kolosalnego pancernika składały się jeszcze pancerniki Nagato, Mutsu, stary lotniskowiec Hosho oraz dwa dywizjony niszczycieli i parę pomocniczych okrętów. I teraz tak. Bitwa pod Midway to jest temat na zupełnie inną opowieść, tym bardziej, że rola naszego bohatera w tej bitwie jest znikoma. Jednakże, wybiegniemy nieco w przyszłość. Po bitwie pod Midway, kiedy Japonia poniosła swoją pierwszą poważniejszą porażkę, następnym dużym starciem obu nacji była kampania wokół Guadalcanal. Walki o Guadalcanal wraz z szeregiem bitew morskich trwały od lądowania wojsk amerykańskich 7 sierpnia 1942 roku do początku 1943 roku. Jednakże w tych walkach Yamato i Musashi nie brały udziału, mimo że przecież siły starskiej marynarki były bardzo aktywne w jej trakcie. Yamato praktycznie cały ten okres spędził na, na kotwicowisku w bazie truk od połowy sierpnia 1942 roku, gdzie 22 stycznia 1943 roku dołączył do niego Musashi. W walkach o Guadalcanal Japonia korzystała nie tylko z krążowników, których starcia są nam tak dobrze znane, ale również z pancerników, ba w trakcie kampanii miały nawet, dwie, miały nawet miejsce dwie duże bitwy z udziałem lotniskowców: Bitwa koło wschodnich Salomonów 24 sierpnia i bitwa koło wyspy Santa Cruz pod koniec października. Dlaczego więc Yamato, tak potężny przecież okręt, tkwił w tym czasie w truk? I teraz wracamy do bitwy pod Midway. To starcie miało dwa ciekawe aspekty w kontekście naszej opowieści. Pierwszy aspekt to fakt, że starcie pod Midway było jedną z tych bitew, co do których japońskie dowództwo żywiło nadzieję, że okaże się ową drugą Tsushima. Pancerniki typu Yamato nie były traktowane jak zwykły pancernik to była wyjątkowa broń, wyspecjalizowana broń. Yamato i Musashi reprezentowały japońską nadzieję na pokonanie floty US Navy i w konsekwencji wygranie wojny. Tym samym ich użycie było ograniczone do takich starć, które miały szansę na przeistoczenie się właśnie w tego rodzaju planowaną bitwę. W tym samym aspekcie również zwraca uwagę waga, jaką japońskie dowództwo przykładało do tego starcia. Atak na Midway miał być stworzeniem kolejnego pierścienia obrony zdobytego do tej pory terytorium. Miał również wydłużyć trwanie konfliktu. Japoński pierścień obrony rozciągałby się od Aleutów przez Midway aż do Port Moresby. Penetracja tak ogromnego obszaru musiałaby zająć więcej czasu. Tym samym japoński generalny sztab zakładał, że USA, świadome znaczenia tego atolu, zrobi wszystko co możliwe, by do jego zajęcia nie dopuścić. Tym samym rzuci do walki wszystkie sprawne okręty. Docieramy teraz do drugiego ważnego aspektu bitwy pod Midway. Otóż admirał Isoroku, Isoroku Yamamoto. Jest utożsamiany często, czy przede wszystkim z japońskim lotnictwem morskim, zwieszczeniem przyszłości tej broni. A jednak w walce o Midway lotniskowce wciąż miały być tylko wsparciem. Lotnictwo miało zneutralizować atol i wywalczyć przewagę w powietrzu, natomiast to na potężne okręty liniowe i krążowniki spadał ciężar zniszczenia amerykańskiej floty. To pancerniki, w tym Yamato, miały pokonać amerykański zespół, nie samoloty z lotniskowców. Biorąc powyższe pod uwagę, obecność Yamato nie dziwi. To była jego szansa, to była bitwa, do której ten okręt został stworzony. Dlaczego jednak Yamato był nieobecny w trakcie trwania walk o Guadalcanal, mimo ich równie dużej intensywności? Odpowiedź na to pytanie jest złożona. Po pierwsze, początkowo japońskie dowództwo nie doszacowało sił, jakie USA skierowało do podboju wyspy: lądowych, morskich i powietrznych. Tym samym przeciwdziałania marynarki Japonii. Angażowały mniejsze siły, czyli angażowały je stopniowo. Bitew było więc dużo, ale były one mniejsze w skali, choć nie w intensywności, od ataku na Per Harbor czy bitwy o Midway. Mimo tego, że w tym okresie japońska flota była co do zasady silniejsza i liczniejsza, to przez angażowanie tylko części swojej siły w poszczególnych starciach, Japonia de facto traciła swoją przewagę bardzo szybko. Po drugie, Guadalcanal mimo wszystko. Nie był strategicznie ważnym terytorium z punktu widzenia Japonii. Zajęcie Midway miało rozszerzyć piersię, miało rozszerzyć ten bufor obronny cesarstwa. Było zatem kluczowym elementem obronnej układanki. Guadalcanal w umysłach japońskich strategów nie posiadało takiej wartości. Jednocześnie była to wyspa znacznie oddalona od preferowanych przez japońską marynarkę rejonów, w których miała się odbyć walna bitwa z US Navy. I wreszcie po trzecie, flota Japonii wciąż jeszcze odzyskiwała siły po klęsce pod Midway, a to przebiegało powoli, tym bardziej, że walki o Guadalcanal wysysały siły japońskiej floty małymi bitwami. Kiedy więc walczono o nieprzyjazną wyspę, Yamato wypłynął skórę w kierunku Truk, gdzie przybył pod koniec sierpnia 1942 roku. Tkwił tam aż do maja 1943 roku, a więc niecałe 9 miesięcy. W tym czasie Musashi zakończył ostatnią fazę budowy. W czerwcu 1942 roku rozpoczęły się próby zdawczo-odbiorcze nowego pancernika. W lipcu miały miejsce próby z główną artylerią. Jedną z ciekawostek nieco makabrycznych jest to powiedzieć, że dla testów siły odrzutu dział artylerii głównej na pokładzie pancernika w bezpośredniej bliskości wież umieszczono klatki ze świnkami morskimi. Po próbach niestety ze świnek morskich nie zostało specjalnie dużo. Podobnie jak przy Yamato, Musashi również czekały teraz tygodnie ćwiczeń, szkoleń i prób. Przy okazji na okręcie zainstalowano dodatkowe uzbrojenie przeciwlotnicze oraz radar Type 21. Finalnie 18 stycznia 1943 roku Musashi wraz ze skortą wypłynął w kierunku Truk, gdzie dołączył do Yamato 22 stycznia. Dwa potężne pancerniki, dwa asy w rękawie, dwie super broni cesarskiej marynarki Tkwiły teraz umiarkowanie bezczynnie w bazie Truk, podczas gdy sytuacja na Guadalcanal szybko zmierzała w stronę strategicznej porażki wojsk japońskich. Kampania w Guadalcanal czy koło Guadalcanal wydaje się z perspektywy czasu straconą szansą dla japońskiej marynarki, a w szczególności dla Yamato. US Navy zaangażowała w walki o wyspę niemal wszystkie dostępne im siły. Jednocześnie w odróżnieniu od bitwy pod Midway była operacyjnie związana z rejonem działań, nie mogła sobie jej po prostu porzucić tej wyspy i, i desantu. Jej obecność była kluczowa dla powodzenia i obrony operacji desantowej na brzegach Guadalcanal. Dodatkowo w tym okresie japońska flota dysponowała przewagą nad US Navy, z pewnością ilościową, a w niektórych aspektach również jeszcze jakościową. Gdyby japońscy strategzy zamiast atakować mniejszymi zespołami skoncentrowali swoją flotę, w tym również dostępny już Yamato, moglibyśmy być świadkami wielce ciekawego starcia. Oczywiście szanse na odwrócenie losów wojny no, były żadne, ale z pewnością była to szansa dla Yamato na wykazanie, na wykazanie się swoją realną czy projektowaną wyższością nad przeciwnikiem. Tak się jednak nie stało. Kampania o Guadalcanal zakończyła się japońską porażką kosztowną nie tylko pod względem żołnierzy, ale również w okrętach, a także w samolotach i pilotach. W efekcie początek 1943 roku zatrzaskiwo drzwi dalszych sukcesów japońskiej floty, a także do spełnienia się Yamato i Musashi w ich planowanych rolach. Po przybyciu Musashi do Truk w 1943 roku, Yamamoto przeniósł swoją flagę na nowy okręt, a Yamato miał wkrótce wyruszyć do Japonii na przegląd i skromną modernizację. Admirał Yamamoto tymczasem przygotowywał plan operacji IGO. 3 kwietnia, 3 kwietnia udał się w podróż do Rabaul, by nadzorować przebieg operacji, która nawiasem mówiąc nie okazała się wielkim sukcesem. Kiedy admirał Isoroku Yamamoto wracał z Rabaulu 18 kwietnia na pokładzie bombowca G4M, został przechwycony przez amerykańskie myśliwce P-38 Lightning i zestrzelony w znanej i sławnej akcji amerykańskich sił powietrznych. Dla Japonii oczywiście był to ciężki cios. Yamamoto był owiany legendą niezwyciężonego admirała. Jego utrata miała poważne konsekwencje na wielu płaszczyznach strategicznej, taktycznej, planowej, propagandowej. I miała wpływ oczywiście na morale żołnierzy i załóg okrętów. To przykre wydarzenie początkowo, co zrozumiałe, było utrzymywane w tajemnicy. Sztabowcy na pokładzie Musashi zostali poinformowani o śmierci admirała, ale jednocześnie pod przysięgą nakazano im utrzymać rzecz w tajemnicy. Pięć dni po śmierci prochy Yamamoto zostały przetransportowane na pokład pancernika Musashi, gdzie zostały umieszczone w specjalnie przygotowanej kajucie zmarłego admirała. Do Przybyli następca Yamamoto, a więc admirał Mineichi Koga, a także szereg innych wysokich oficerów, którzy stopniowo odwiedzali Musashi, oddając honory poległemu i Isoroku Yamamoto. Załoga pancernika była trzymana w nieświadomości co do tragicznej śmierci admirała. Dopiero 21 maja, kiedy pancernik znajdował się w drodze do Japonii, załogę poinformowano o losie ich przywódcy. Zarówno Yamato, jak i Musashi zostały w istocie skierowane do kraju. Yamato wypłynął z truk nieco wcześniej, 8 maja, i skierował się do Yokosuki, skąd następnie wypłynął do Kurę. Tam przeszedł drobną modernizację, podobnie jak wcześniej, Musashi, otrzymując radar Type 21 i wzmocnioną obronę przeciwlotniczą. Na okręcie również przeprowadzono konieczne prace konserwatorskie, w tym oczyszczenie dna. Musashi najpierw skierowano do Zatoki Tokijskiej, gdzie niszczyciel zabrał na pokład por prochy Yamamoto i przetransportował je na ląd. Pancernik następnie udał się do portu Yokosuka, gdzie zakotwiczył i, podobnie jak Yamato, został poddany pracy konserwatorskiej. Kolejne miesiące upływały obu okrętom pod znakiem napraw i kurtuazyjnych wizyt. Najpierw 24 czerwca Musashi odwiedził cesarz Hirohito. Było to niezwykłe wydarzenie, z całą pewnością mające zbawienny wpływ na nadszarpnięte morale załogi Musashi. Wizyta była również ściśle tajna, a kolejną ciekawostką jest fakt, że załoga została dokładnie przebadana, czy któryś z e, marynarzy nie choruje na chorobę zakaźną, mogącą zagrozić cesarzowi. W lipcu Musashi udał się do kurę dla na oczyszczenie dna okrętu i ostatecznie 31 lipca opuścił kotwicowisko. Ponownie udając się do truk, gdzie dopłynął 5 sierpnia. Yamato natomiast miał nieco innego gościa. Otóż był nim niemiecki morski attaché kontradmirał Paul Wenker, o którym wspominaliśmy w materiale e, o Admiral Graf Schpe. Wizyta Wenkera, mająca miejsce 16 lipca 1943 roku, przedstawiała pewne problemy. Przede wszystkim relacje między Japonią a Niemcami no, były dobre. Ale nie na tyle dobre, żeby zdradzać nazistą potencjał najnowszych okrętów liniowych Japonii. Możliwe było, oczywiście, możliwe było oczywiście odmówienie wejścia na pokład Yamato niemieckiego attaché. Biorąc jednak pod uwagę, że prośba wypłynęła od Adolfa Hitlera, jak i fakt, że Niemcy pozwolili japońskiemu przedstawicielowi, admirałowi Naokuni no-murze. Wejście na pokład ich najnowszego okrętu, pancernika Tirpitz, w marcu 1941 roku, taka odmowa byłaby oczywiście bardzo źle widziana. Tym samym pozwolenie na wizytę zostało udzielone, ale sam przebieg został tak zaplanowany, by kontradmirał Wenker nie mógł się zbyt dokładnie przyjrzeć działom głównej artylerii nowego okrętu Cesarskiej Marynarki Japonii. Te działania okazały się skuteczne, jako że admirał Wenker opisał uzbrojenie Yamato jako działa o kalibrze 40 cm. Po wizycie Yamato również opuścił kurę w drugiej połowie sierpnia, by także zlądować w Truk 23 sierpnia 1943 roku. Oba okręty ponownie czekał teraz okres bezczynności. 1943 rok to czas, w którym amerykańska strategia wojny na Pacyfiku zamykała swoją drugą fazę. Japońska ofensywa została zatrzymana i USA poczyniło pierwsze wyłomy w obronie cesarstwa. Jednocześnie amerykański przemysł zaczął dostarczać na front coraz większej ilości sprzętu, nie tylko w większych ilościach, niż Japonia była w stanie czynić to samo, ale również jakościowo lepszego. Nowe pancerniki, nowe lotniskowce, nowe krążowniki, nowe niszczyciele, nowe okręty logistyczne, cała rzesza nowych samolotów, nowych czołgów w efekcie US Navy praktycznie bezkarnie rozpoczęła raz za razem testować i atakować kolejne terytoria. USA zaatakowała nową Gwinę, wys wyspy Salomona, tarawę, Makin. Amerykanie uderzali gdzie chcieli i kiedy chcieli z łatwością, choć nie bez dużych strat, jak w przypadku tarawy, pokonując odizolowane i pozbawione wsparcia siły japońskie. W trakcie tego okresu, jedyną znaczącą akcją dla Yamato i Musashi był wypad 17 października 1943 roku. Japoński wywiad przechwycił informację sugerującą, że US Navy planuje powtórzyć serię rajdów na Wake i wyspy Marshalla z początku października. Następca Yamamoto, admirał Koga, postanowił wykorzystać tę, ok tę okazję, do zadania rozstrzygającego ciosu. W tym celu 17 października z Truk wypłynęła potężna flota: Yamato, Musashi, Nagato, Fuso, Kongo i Haruna, tworzyły Pancerną Pięść, a lotniskowce Shokaku, Zuikaku i Zuiho zapewniały parasol powietrzny. Eskortę stanowił 8 ciężkich krążowników, 3 lekkie oraz oczywiście niszczyciele. Niestety, informacje posiadane przez Kogę były nieścisłe, ponieważ dwa dni później japoński zespół Zakotwiczył na atolu Brauna, czyli Eniwetok. Potężne zgrupowanie okrętów spędziło tam kolejne 4 dni, oczekując na pojawienie się przeciwnika. Niestety, dla admirała Kogi i jego floty, amerykański zespół się nigdy nie pojawił. Tym samym operacja została odwołana i okręty powróciły do swojego kotwicowiska na truk, gdzie nie niepokojone, spędziły kolejne tygodnie w oczekiwaniu na swoją szansę, oczywiście bezskutecznie. W grudniu Yamato został zaangażowany w ochronę konwoju BO1 wiozącego japońskie wojska. Amerykańskie służby wywiadowcze, które na tym etapie dość swobodnie czytały japońską komunikację, ustaliły, że pancernik wyruszy z Yokosuki 20 grudnia w kierunku Truk. Tego rodzaju informacje od wywiadu, określane jako MAGIC, były podstawą do szeregu akcji, w tym wspomnianego wcześniej przechwycenia i zestrzelenia admirała Isoroku Yamamoto. Dla nas jednak ważne jest, że dzięki tym informacjom US Navy mogła na drodze Yamato postawić USS Skate, okręt podwodny należący do typu Balao. USS Skate wykrył japoński pancernik około 180 mil od truk. Początkowo nie mógł uzyskać pozycji do strzału, ale zwrot Yamato wystawił pancernik idealnie pod torpedy ukrytego podwodniaka. O 5.18 Skate wystrzelił wiązkę czterech torped z odległości około 2200 yardów, czyli około 2 km. Z wystrzelonych czterech torped Mark 14:3A jedna trafiła potężny pancernik. O tym trafieniu już wspomnieliśmy przy omawianiu systemu obrony przeciwtorpedowej pancerników typu Yamato, w szczególności wadliwego połączenia pasa burtowego z opancerzoną wzdłużną grodzią przeciwtorpedową. Torpeda z głowicą wypełnioną 635 funtami Torpexu, czyli około 288 kg, ekwiwalent około 900 do, 100, do 1200 funtów TNT, czyli około 400 do, 400, do 544 kg TNT, trafiła w prawą burtę pancernika na wysokości wieży numer 3 w okolicy wręgi numer 165. Torpeda trafiała dość płytko, bo tylko około 1,5 czy 1,2 metra pod linią wody, a więc wciąż uderzyła w gruby pas burtowy pancernika. Niestety, wspomniana wada konstrukcyjna łączenia poszczególnych elementów obrony pasywnej typu Yamato spowodowała, że system niestety zawiódł. Wybuch spowodował powstanie dziury w poszyciu o długości 25 metrów i wysokości 5 metrów w bombu przeciwtorpedowym. Choć wyrwa była duża, to jakby było to zupełnie, zupełnie normalna konsekwencja trafienia. Energia wybuchu rozeszła się w sektorze do tego przewidzianym. To jednak, co nie było normalne, to fakt, że eksplozja głowicy torpedy spowodowała złamanie się łączenia między pasem burtowym a wzłużną grodzią pancerną i powstanie przecieku do wnętrza cytadeli okrętu. Energia wybuchu wgniotła główny pas pancerny do wewnątrz a to spowodowało, że łączenie między pasem pancernym a złużną grodzią po prostu pękło czy, czy, czy strzeliło i woda swobodnie przedostawała się do środka cytadeli okrętu przez owo pęknięcie. Pokonanie systemu obrony przeciwtorpedowej jest zawsze niebezpiecznym wydarzeniem dla okrętu. Pomieszczenia za systemem przedstawiają różny stopień wodoszczelności, ale też i wielkości. Przeciech może zalać mały magazyn, ale może również zalać pomieszczenie, duże pomieszczenie kotłowni, doprowadzając do przychyłu, w najgorszym razie również może spowodować utratę ostatecznej kontroli nad przedostawaniem się wody do okrętu w konsekwencji zatopienie okrętu. Zostało się dobitnie widoczne w przypadku Yamato, bo przez małą dziurę między pasami pancernymi do kadłuba okrętu wdarło się około 3000 ton wody. Przede wszystkim zalany został górny magazyn amunicji dla dział 460 mm, jak i kilka sąsiadujących pomieszczeń. Uszkodzenia nie groziły zatopieniem okrętu, ale skala zalania źle wróżyła na przyszłość. Nie było to też pierwsze spotkanie Yamato z okrętami podwodnymi. Do tej pory japoński pancernik został dwukrotnie zaatakowany, aczkolwiek bezskutecznie. By dać dobrą perspektywę, podobne trafienie otrzymał niemiecki Bismarck od samolotów z HMS Victorius. Brytyjska torpeda również trafiła dość płytko, uderzając w gruby pas pancerny Bismarka, podobnie jak na Yamato. Jednakże jej efekt był znikomy wobec niemieckiego okrętu, choć oczywiście trzeba dodać, że głowica lotniczej torpedy była słabsza od tej, która uderzyła w Yamato. Jednakże uszkodzenia na Bismarcku były praktycznie żadne, mimo że też nie posiadał on najlepszej obrony przeciwtorpedowej, konsekwencje dla Yamato były wielokrotnie gorsze. Japoński pancernik natychmiast skierował się do truk, gdzie dokonano prowizorycznych napraw. Po czym 10 stycznia 1944 roku skierował się do kurę. Warto dodać, że po drodze napotkał on jeszcze trzy kolejne okręty podwodne USS Halibut 11 stycznia, USS Batfish 14 stycznia i USS Sturgeon 15 stycznia. Żaden z tych okrętów nie mógł jednak wypracować pozycji do ataku na szczęście dla Yamato. To jednak pokazuje kolejny aspekt działań tych okrętów, że ze względu na skalę wojny podwodnej, jaką USA było w stanie rozwinąć pod koniec 1943 roku z dziesiątkami okrętów podwodnych operujących na Pacyfiku, japońskie kolosy były de facto permanentnie zagrożone atakiem podwodnym. to miał tak naprawdę dużo szczęścia, że USS Skate trafił tylko jedną torpedą i to płytko. Shinano, lotniskowiec przebudowany z trzeciej jednostki typu Yamato, trafiony czterema torpedami z USS Archerfish, zatonął 8 godzin po trafieniu. Shinano posiadał identyczny system obrony przeciwtorpedowej co Yamato, także gdyby torpeda z USS Skate trafiła nieco niżej, w miejscu, w miejscu łączenia się owych pasów pancernych, konsekwencje mogłyby być jeszcze gorsze, kto wie, czy nie z zatopieniem okrętu włącznie, choć to już by było naciągane, ale taka szansa była. Torpedowanie Yamato otwiera w naszej historii rok 1944. Wkraczamy w finalną fazę wojny na Pacyfiku. W amerykańskim Warplan Orange byłaby to trzecia faza, kiedy US Navy wsparta setkami nowych okrętów, rozpoczyna odbijanie zajętych przez Japonię terytoriów i powolny pochód przez Wyspy i Atole w kierunku cesarstwa. W tym okresie siły Japonii były już nieco przetrzebione, nie tylko ze względu na bitwy morskie, ale również ze względu na rozwijającą się wojnę podwodną której smak to poznał na własnej skórze. Amerykańskie okręty podwodne masakrowały szlaki komunikacyjne Japonii, coraz ciaśniej zaciskając pętlę, szczególnie na dostawach paliwa. Walki koło Guadalcanal przetrzebiły szeregi japońskich lotników. To miało katastrofalny efekt, już wkrótce, jak się przekonamy. Synergia amerykańskich działań w tym okresie była dla Japonii nie do przeskoczenia. Do służby weszły nowe amerykańskie samoloty. F6F Hellcat, F4U Corsair, TBF Avenger, SB2C Helldiver. Piloci tych maszyn byli lepiej wyszkoleni od swoich japońskich odpowiedników i dysponowali przewagą ilościową. Do tego obrona przeciwlotnicza na amerykańskich okrętach stawała się coraz skuteczniejsza, zarówno z rozwojem CIC, jak i z osiągnięciami technologicznymi w postaci radaru i zapalników zbliżeniowych. Jeżeli teraz weźmiemy pod uwagę fakt, że japońskie siły de facto no, zmalały, od do, w porównaniu do początku wojny, nie trzeba się specjalnie wysilać, żeby przewidzieć wynik czy konsekwencje. Jednakże cesarzka marynarka nie została jeszcze pokonana i jej siły wciąż były liczne, w tym oczywiście dwa działające superpancerniki Yamato i Musashi. Nowy rok nie przyniósł jednak znaczących zmian w sposobie operowania Yamato i Musashi. Admirał Koga nieco aktywniej korzystał, może w cudzysłowie, z tych dwóch kolosów, ale mogło to być równie dobrze spowodowane po prostu pogarszającą się sytuacją w Japonii. Yamato w styczniu przebywał w Kure, gdzie naprawiono uszkodzenia odniesione od torpedy USS Skate, a także dokonano kolejnych modyfikacji. W miejscu odniesionego uszkodzenia zainstalowano dodatkową płytę pancerną, czy płytę stalową, która w teorii miała wzmocnić odporność tego systemu, ale w praktyce miała znikomy wpływ na jego sprawność. Jednocześnie z pancernika zdjęto dwie wieże z działami 155 mm ze śródokręcia, a w ich miejsce dodano sześć podwójnych stanowisk z działami przeciwlotniczymi 127 mm. Ponadto wymieniono dotychczas zainstalowane działa 127 mm w zamkniętych stanowiskach na nowe w odkrytych stanowiskach. Do tego wzmocniono artylerią mało kalibrową, instalując 12 potrójnych i 26 pojedynczych stanowisk działek 25 mm. Finalnie na sam koniec dodano dwa nowe radary, type 22 i type 13. Naprawa i modernizacja Yamato trwała do 18 marca 1944 roku. Musashi w tym czasie był wykorzystywany jako wyjątkowo potężny okręt transportowy. 10 stycznia okręt wyruszył z truk z admirałem Kogą na pokładzie w kierunku Yokosuki, gdzie przybył 5 dni później. Na okręt natychmiast rozpoczęto ładowanie wszelkiego rodzaju sprzętu i zaopatrzenia. Musashi miał wzmocnić obronę wyspy Palau. Na pokład okrętu przetransportowano cokolwiek interesujący ładunek składający się z bomb, beczek z paliwem oraz co najmniej 40 ciężarówek Isuzu i Nissan. A więc na pokład najlepiej uzbrojonego i opancerzonego samochodowca świata wkrótce jeszcze zaokrętowano ponad 400 żołnierzy, mających stanowić uzupełnienie garnizonu na Palau. 22 lutego Musashi wraz ze skortą wyruszył w drogę z Yokosuki. Podróż nie przebiegała łatwo, ponieważ po drodze japoński zespół wszedł w rejon silnego sztormu czy nawet tajfunu. I choć dla pancernika no nie była to duża przeszkoda, to już dla mniejszych okrętów owszem. Aczkolwiek z pokładu Musashi pozbyto się niebezpiecznego ładunku w obawie przed konsekwencjami, na wypadek gdyby ten ładunek, e, z, czy gdyby zerwały się liny utrzymujące, utrzymujące bomby i paliwo na pokładzie. Ostatecznie, mimo niesprzyjającej pogody, Musashi dotarł do Palau 7 dni później, 29 lutego. Przez następny miesiąc, pancernik przebywał na kotwicowisku, nie niepokojony, ale jak się okazało, to wkrótce miało się zmienić. 29 marca japońskie dowództwo otrzymało informację, że na Palau szykuje się silny rajd amerykańskiego lotnictwa. Wobec tego nakazano Musashi opuszczenie kotwicowiska. Kiedy ogromny pancernik manewrował na zewnątrz w oczekiwaniu na pozostałe okręty eskorty, Musashi, jak parę miesięcy wcześniej Yamato, znalazł się na celowniku amerykańskiego okrętu podwodnego, tym razem był nim USS Tunney należący do typu Gato. Tunny wystrzelił w kierunku Musashi 6 torped, ale dzięki gwałtownemu, jak na tak wielki okręt, manewrowaniu, tylko jedna torpeda znalazła drogę do celu. Torpeda uderzyła w lewą burtę w dziobowym sektorze, mniej więcej na wysokości kotwicy okrętu, a więc praktycznie na samym dziobie. Ten sektor był nieopancerzony i wybuch wyrwał w kadłubie dziurę o średnicy około 4,5 m. Uszkodzenia nie były jednak duże, zalanie uległo parę pomieszczeń, w tym kabinach hydrofonów, szybko jednak uruchomiono pompy i kontrbalastowano pomieszczenia na prawej burcie. Co prawda w kadłubie Musashi znalazło się około 3000 ton wody, mówi się też czasami o 2000 ton, w porównaniu do trafienia otrzymanego przez Yamato to jednak nie miało prawie żadnego znaczenia. Duża ilość wody oczywiście była niepokojąca, ale pancernik nie utracił praktycznie nic ze swoich zdolności, ale przede wszystkim było to trafienie poza cytadelą, także niemal no, kompletnie pozbawione znaczenia. Mimo tego jednak, oczywiście należało je naprawić. Tym samym Musashi skierował się do kurę w eskorcie niszczycieli, gdzie dotarł 3 kwietnia. Bliźniak Yamato przeszedł teraz podobną modernizację, jak wcześniej pierwszy z kolosów. Z Musashi ściągnięto owe dwie skrzydłowe wieże z działami 155 mm mm ze śródokręcia. Zainstalowano 16 potrójnych stanowisk działek 25 mm i 25 pojedynczych. W odróżnieniu od Yamato jednak nie zainstalowano dodatkowych dział przeciwlotniczych kalibru 127 mm. W ich miejsce użyto kolejnych 6 potrójnych stanowisk działek 25 mm. Dla łącznej liczby 91 dodatkowych działek 25 mm. Oczywiście liczba całkiem imponująca, ale z wcześniejszych rozdziałów wiemy, że ta broń w istocie no, nie była skuteczna i mnożenie jej na pokładzie Musashi nie przyczyniało się do poprawy zdolności obrony przeciwlotniczej pancernika. Wreszcie, tak samo jak Yamato, Musashi otrzymał dwa zestawy radaru Type 22 i Type 13. Kiedy Musashi płynął do Kure w celu dokonania napraw i modernizacji, na japońską marynarkę spadł kolejny cios. Admirał Minei Koga. Zginął w wypadku lotniczym, kiedy łódź latająca Kawanishi H-8K, którą podróżował, wleciała w tajfun szalejący między wyspami Palau i Davao. Katastrofa miała miejsce 31 marca. Koga został pośmiertnie awansowany do stanowiska Gensui, tutaj chyba poprawnym tłumaczeniem byłoby marszałek floty. W jego miejsce powołano admirała Soemu Toyoda. Musashi... Tkwił w doku, odbywając naprawy i modernizację, ale Yamato właśnie kończył swój pobyt w stoczni. Yamato przebywał w górę do 21 kwietnia, testując m.in. nowy sprzęt radarowy, po czym jeszcze raz załadowany sprzętem i wojskiem wypłynął w kierunku Okinoshimy, wyspy znajdującej się na zachodnim krańcu Japonii. Stamtąd po zgromadzeniu eskorty ruszył do Manili na Filipinach, gdzie dotarł 28 kwietnia. Kolejnym przystankiem było kotwicowisko, kotwicowisko Linga by wreszcie 14 maja 1944 roku wraz z potężnym zespołem lotniskowców admirała Ozawy zakotwiczyć w Tawitawi. -Tawi. Tam 16 maja dołączył do niego naprawiony i zmodernizowany Musashi, który po drodze również służył jako transportowiec, tym razem wio wioząc zaopatrzenie dla garnizonów w Okinawie. Organizacyjnie wreszcie oba pancerniki zostały przesunięte na początku roku do drugiej floty. Jednakże, gdy Yamato i Musashi tańczyły z okrętami podwodnymi, wzmacniały swoją obronę przeciwtorpedową i pełniły rolę transportowców, amerykańska ofensywa nie hamowała. Kolejne ciosy spadały raz po raz i w czerwcu 1944 roku miała miejsce kolejna operacja, w której oba pancerniki wzięły udział Operacja KON. Potrzebujemy teraz mojego ulubionego zagadnienia, czyli oczywiście kontekstu. W maju ruszył kolejny etap amerykańskiej ofensywy na Pacyfiku. Jej główne podstawowe takie założenia polegały na posuwaniu się w kierunku Japonii etapami. Atak na określone terytorium, zdobycie i fortyfikowanie lotnisk, podciągnięcie własnych samolotów i atak na kolejne terytorium. Największa różnica względem Warplan Orange polegała na tym, że w trakcie II wojny światowej USA de facto atakowało Japonię z dwóch kierunków jednocześnie. Jedno uderzenie miało miejsce w rejonie wschodniego Pacyfiku. Tą kampanią dowodził generał Douglas MacArthur, postać kontrowersyjna i znana. W dużej mierze była to lądowa kampania, MacArthur miał do pomocy skromne siły US Navy, z drugiej jednak strony cieszył się potęgą US Army, w tym oczywiście potężnego lotnictwa. Drugie uderzenie szło w rejonie centralnego Pacyfiku i dowodził nim admirał Chester Nimitz, również znana persona. Kampania na centralnym Pacyfiku była z kolei wykonywana przez US Navy i Marines i lepiej znana jest jako kampania żabich skoków. Ze względu na swój charakterystyczny przebieg, amerykańskie siły skakały po prostu od atolu do atolu. Oba te kierunki mogły, ale nie musiały się spotkać na Filipinach. Japońscy strategi zdawali sobie sprawę z tych wektorów ataku, ale w ich ocenie to wojska Makartura stanowiły główną oś natarcia. Jednocześnie Zmieniono zakres linii obrony Cesarstwa, rozciągając ją od Kuryli przez Mariany aż do Nowej Gwinei. Uznano, że w przypadku ataku USA Japonia będzie w stanie skoncentrować swoją flotę, która, wsparta lotnictwem na pobliskich wyspach, rzuci wyzwanie US Navy i pokona ją w decydującym starciu. Preferowanym miejscem bitwy miały być okolice Marianów lub Karolin, a jeżeli USA zaatakuje w innym rejonie. Cesarska Marynarka miała za pomocą ataków lotniczych z bas lądowy zmusić US Navy do przybycia w preferowany rejon. Ten plan, opracowany jeszcze przez admirała Kogę, otrzymał kryptonim plan Z. Po śmierci Kogi admirał Toyoda wprowadził parę poprawek do proponowanego scenariusza i zmienił kryptonim planu na A-Go. Kiedy 27 maja 1944 roku wojska Douglasa MacArthura zaatakowały wyspę Biak w Nowej Gwinei, Japońska marynarka zaczęła się jeszcze raz przygotowywać do owego Kantai Kessen. USA drastycznie nie doszacowało japońskich sił, które stacjonowały na Biak. Coś jak wcześniej Japonia nie doszacowała sił, które Amerykanie poświęcili na Guadalcanal. Wobec czego początkowo japońska obrona trzymała się na Biak bardzo dobrze i postęp wojsk Stanów Zjednoczonych był dość powolny. Tym samym postanowiono zorganizować kontruderzenie floty, by wspomóc obronę wyspy, czyli oczywiście aktywować ową wspomnianą operację Kon. Pierwszym ruchem była próba by wzmocnienia garnizonu Biak. Z tawi wypłynął konwój eskortowany przez ciężkie krążywniki i niszczyciele, jednocześnie z Dawao wyruszył silny zespół złożony z pancernika Fuso w eskorcie krążywników Miyoko i Haguro oraz niszczycieli. Ten zespół został wykryty 2 czerwca przez bombowiec B-24, który został mylnie rozpoznany jako samolot pochodzący z pokładów lotniskowców, co dało Japoń, japońskiemu jakby dowództwu ne, mniemanie, że w okolicy są i amerykańskie lotniskowce. Tym samym następnego dnia zespół zawrócił w obawie przed atakiem lotniczym, do zobaczenia którego nie posiadał parasola własnych myśliwców. Druga próba została podjęta parę dni później przez zespół niszczycieli w osłonie krążowników AOBA i KINU. Ponownie zespół został wykryty przez amerykańskie lotnictwo i tym razem skutecznie zaatakowany w wyniku ataków samolotów, okrętów podwodnych i sił nawodnych. Japoński zespół utracił trzy niszczyciele, a czwarty został uszkodzony. Oczywiście nie udało się również wysadzić przewożonego sprzętu i żołnierzy, by wspomóc garnizon na BIAK. Trzecia i ostatnia próba. Miała miejsce 10 czerwca 1944 roku. Z tavi, tavi wypłynął tym razem znacznie silniejszy zespół, m.in. Yamato i Musashi, wsparty przez lekki krążownik Noshiro i niszczyciele. Zespół skierował się do Batian, gdzie dotarł 12 czerwca. Jednakże 13 czerwca admirał Chester Nimitz rozpoczynał swój gambit, a więc US Navy zaatakowała cele na Saipanie. Jedno ramię, jedno ramię szczypiec wbijało się w biak, drugie ramię szczypiec rozpoczynało swoją drogę do serca Marianów. Toyoda natychmiast odwołał operację Kon i w jej miejsce aktywował operację a -Go. Cesarska marynarka w pośpiechu przygotowywała się do starcia, które w historii znane będzie jako Bitwa na Morzu Filipińskim. Siły japońskie na papierze wyglądały całkiem imponująco. Flota ruchoma, dowodzona przez wiceadmirała Jizaburo, czy Izaburo Ozawę. Składała się na nią, składały się na nią dwa zespoły A i B, złącznie sześcioma lotniskowcami wraz z okrętami eskorty, w tym pancernikiem Nagato i ciężkimi krążołnikami. Drugi zespół to była straż przednia dowodzona przez wiceadmirała Takeo Kuritę. W jej skład wchodziły trzy mniejsze lotniskowce, ale przede wszystkim potężne siły nawodne cztery pancerniki: Yamato, Musashi, Kongo i Haruna cztery ciężkie krążowniki i eskorta złożona z niszczycieli i lekkiego krążownika. Jakby pozostałe dwa zespoły, czyli siły wsparcia złożone z tankowców w niszczycieli oraz siły podwodne złożone z 24 okrętów podwodnych miały oczywiście za zadanie wspierać prowadzone działania. Do tego, zgodnie z planem Z i z planem AGO, ataki wykonane przez japońskie lotniskowce miały zostać wsparte przez lotnictwo stacjonujące na wyspach. Japoński plan bitwy, opracowany przez Kogę i poprawiony przez Toyodę, był sensownym i relatywnie prostym, jak na japońską metodologię, scenariuszem na nadchodzące starcie. Jedyny element, czy jedyny niepewny element, aczkolwiek niestety dość istotny, stanowił o wsparcie przez lotnictwo stacjonujące na lądzie. Wszystko miałoby sens i szansę powodzenia w 1942 roku. W połowie 1944 roku już niestety takiej opcji nie było. Przeciwko wyżej wymienionym siłom Ozawy i Kurity admirał Raymond Spruance wystawił siły Task Force 58 wsparte przez okręty podwodne 7 Floty i Task Force 17. Nie wdając się w szczegóły, US Navy wystawiła 14 lotniskowców typu Essex i Independence oraz legendarnego Enterprise. Do tego siedem nowoczesnych pancerników, w tym USS Iowa i USS New Jersey. Oraz liczne krążowniki ciężkie, lekkie, całą gromadę niszczycieli. Przeciwko takiej sile japońska flota, no, niestety, nie miała szans. Jest to jedna z moich ulubionych bitew. Bardzo ciekawe starcie, bardzo intrygujące. Zarówno Ozawa, jak i Spruance znakomicie manewrowali, manewrowali swoimi zespołami. Jeden, jak i drugi dowódca nie cieszą się należnym szacunkiem za ich prawdziwie mistrzowskie dowodzenie w tym starciu. Bitwa na Morzu Filipińskim była drugą próbą wcielenia w życie doktryny Kantai Kessen po bitwie pod Midway. Japońskie lotnictwo miało zapewnić kontrolę powietrza, a japońskie siły nawodne, w tym Yamato i Musashi, miały rozstrzygnąć starcie na korzyść Japonii. Była to też największa bitwa lotniskowców w historii. Niestety. Biorąc pod uwagę naszych bohaterów, a więc Yamato i Musashi, no niniejszy materiał nie jest dobrym miejscem na analizę tego starcia. Wiem, wiem, proszę stłumić jęki rozczarowania, ale taka jest smutna rzeczywistość. Bitwa na Morzu Filipińskim jest wyjątkowym starciem, o którym mogę bardzo wiele mówić i mam jakby bardzo szeroką analizę wykonać. Mam taki materiał w planach na przyszłość, więc nie będę go teraz tutaj traktował po łebkach. Także musicie się uzbroić w cierpliwość. Ha. Taka jest moja swoboda youtubera. O, proszę bardzo. Na wieść o ataku na Saipan natychmiast zawieszono operację KON, a w jej miejsce aktywowano operację AGO. Japoński zespół stacjonujący w Batian został skierowany w kierunku Marianów, gdzie miał się połączyć z flotą ruchomą wiceadmirała Ozawy, co stało się 16 czerwca. Bitwa na Morzu Filipińskim trwała zaledwie dwa dni. Rankiem 19 czerwca japońskie lotnictwo zaatakowało amerykański zespół, ponosząc kolosalne straty. Amerykańska riposta nadeszła następnego dnia. W wyniku ataków amerykańskiego lotnictwa pokładowego zatonął lotniskowiec Hiyo, a Zuikaku, Junior czy Junior i Hiyoda odniosły uszkodzenia. Amerykańskie okręty podwodne dodały do tego zatopienie kolejnych dwóch lotniskowców, Taio i Shokaku. Poniesione straty i brak sukcesów spowodowały przerwanie operacji AGO przez admirała Toyodę i rozkaz powrotu japońskiego zespołu do kraju. Yamato i Musashi nie miały okazji wziąć czynnego udziału w bitwie. Oba pancerniki poruszały się około 100 mil czy 100 mil za zespołem Ozawy, czekając na okazję, która oczywiście nigdy nie nadeszła. Ich jedynym niechlubnym zresztą epizodem jest ostrzał własnych samolotów powracających po atakach na pokłady lotniskowców. 19 czerwca Yamato uszkodził 5 maszyn, do których następnego dnia Musashi dodał jeszcze jeden myśliwiec. Bitwa na Morzu Filipińskim była ostatnią szansą dla dwóch japońskich pancerników, by mogły się sprawdzić w swojej przewidzianej roli. Jak wspomniałem, w teorii, biorąc pod uwagę tylko cyfry, istniała szansa, ale tylko szansa na sukces. Tu zgrabnie możemy nawiązać do praw Lanchestera omówionych wcześniej. US Navy oczywiście miała sporą przewagę. Ale jednocześnie była związana inwazją na Saipan, gdzie cesarska marynarka, marynarka Japonii miała większą swobodę manewru. Jednakże, jeżeli weźmiemy owe matematyczne wyliczenia pod uwagę, to ewidentne staje się, że japońska operacja była tak naprawdę desperacką próbą. Jeżeli Yamato i Musashi moglibyśmy uznać za odpowiednik czterech amerykańskich pancerników, to US Navy posiadała wciąż siedem nowoczesnych jednostek, do siedmiu, a w rzeczywistości do pięciu japońskich pancerników, także starcie byłoby równe. W tym oczywiście Japonia posiadała trzy starsze okręty, a Amerykanie 7 nowoczesnych. W każdej innej czy w każdej pozostałej klasie okrętów US Navy dysponowała znaczną przewagą. Jedynie w krążownikach ciężkich Japonia miała prawie tyle samo okrętów dostępnych co US Navy. Japońskie lotnictwo musiałoby więc odnieść znaczny sukces, by dać zespołowi Kurity szansę na zwycięstwo. A jak wiemy, tak się nie stało. Biorąc pod uwagę wyliczenia Lanchestera, jakiekolwiek starcie japońskich i amerykańskich pancerników w trakcie walk na Morzu Filipińskim byłoby więc rozpaczliwą walką ze strony Japonii. Tym samym to nie Kantai Kessen, a amerykański War Plan Orange udowodnił swoją wyższość. Wojna na Pacyfiku niemal idealnie wpisuje się w amerykańskie planowanie z trzema fazami konfliktu zaznaczonymi przez prowadzone kampanie i toczone bitwy. Po przerwaniu operacji AGO japońskie okręty, w tym Yamato i Musashi, powróciły do kraju, zatrzymując się po drodze na Okinawie. 29 czerwca oba giganty zakotwiczyły w kurę. W drzwiach zatrzaśniętych w trakcie walk o Guadalcanal teraz przekręcono kluczyk w zamku. Yamato i Musashi przeszły w kurę kolejną skromną modernizację. Na Yamato zainstalowano 5 dodatkowych potrójnych stanowisk działek 25 mm. Dla łącznej sumy 113 działek tego kalibru na pokładzie tego pancernika, identyczne zmiany zaszły na Musashi, również dodano kolejne 5 stanowisk, i drugi z pancerników dysponował łącznie 130 działkami tego typu. Na Musashi wymieniono również radar Type 22 na Type 22 Mod 4, który posiadał już ograniczoną zdolność do kontroli ognia artylerii, ale w porównaniu do amerykańskich zestawów radarowych, oczywiście, daleka droga. Po zakończeniu instalacji działek przeciwlotniczych na pokład Musashi i Yamato, zaokrętowano ponad 3,5 tysiąca żołnierzy i setki ton sprzętu. I jeszcze raz te dwa kolosy pełniły rolę transportowców, tym razem wzmacniając garnizon na Okinawie. Po dostarczeniu transportu na wyspę, Yamato i Musashi zostały skierowane do kotwicowiska Linga, znajdującego się na południu od Singapuru, gdzie dotarły 16 lipca. Przez kolejne trzy miesiące Yamato i Musashi w towarzystwie pozostałych jednostek cesarskiej marynarki Japonii pozostawały na tym kotwicowisku. Wypływały tylko na okazyjne ćwiczenia, ale poza tym w praktyce pozostawały bezczynne. Ta sytuacja miała ulec zmianie dopiero 18 października 1944 roku, kiedy na okrętach rozpoczęto przygotowywanie czy przygotowania do kolejnej operacji Shogo 1 która doprowadziła do bitwy w Zatoce Leyte, Ale to jest już opowieść na następny materiał. Dokonajmy więc podsumowania szlaku bojowego typu Yamato od wcielenia ich do służby aż do przedednia bitwy o Leyte. Musimy omówić w zasadzie trzy aspekty. Percypowaną aktywność czy też brak tejże okrętów tego typu i krytycyzm z jaki Yamato się w związku z tym spotyka. Ich rolę w japońskiej flocie i doktrynie, co jest pośrednio związane z pierwszym aspektem, oraz narastające zagrożenia limitujące możliwość wykorzystania tych okrętów w zgodzie ich, z ich przeznaczeniem, co jest z kolei pośrednio związane z drugim aspektem. Zacznijmy więc od aktywności okrętów tego typu. Opinia, z którą się często możemy spotkać, dotyczące Yamato i Musashi. To krytyka ich niewielkiego wkładu w działania wojenne w porównaniu do ogromnych wydatków poniesionych na ich budowę. I ta krytyka jest tylko częściowo zasadna. Od chwili wejścia do służby Yamato i Musashi nie wzięły udziału tylko w jednej kampanii w walkach o Guadalcanal. We wszystkich pozostałych bitwach brały udział Bitwa pod Midway, nieudana próba przechwycenia US Navy w październiku 1943 roku, Operacja Kon, Operacja Ago i jak się wkrótce okaże, również walki o Leyte i Okinawę. Ze wszystkich kampanii i operacji, w których brały udział poważniejsze siły japońskiej marynarki, jedynie Guadalcanal jest nieobecny w życiorysie typu Yamato. Aktywność tych okrętów idzie zatem w parze z aktywnością japońskiej floty jako całości. Z, z perspektywy czasu, jak wspomniałem, nieobecność Yamato w trakcie walki o Guadalcanal wydaje się oczywiście błędem. Aczkolwiek wina nie leży w koncepcji czy w okręcie, a raczej w błędnej perspektywie japońskiego sztabu na wydarzenia mające miejsce na Guadalcanal. Yamato był dostępny, stacjonował na truk w gotowości do przeprowadzenia akcji. Niestety, dla Yamato, reakcja japońskich dowódców była stopniowa, częściowa, etapowa. Oczywiście obecność Yamato nie miałaby wpływu ani na przebieg kampanii, ani na losy wojny, w rozumieniu, że no, doprowadzenia obu do sukcesu US Navy czy USA, a z pewnością mogła zaowocować większymi stratami wśród US Navy. Drugim aspektem, który musimy podsumować, jest miejsce typu Yamato w japońskiej doktrynie. Te okręty były traktowane jako specjalna broń, jako as w rękawie. To były okręty, których obecność miała spowodować zwycięstwo w Kanta i Kessen, a przez nie zwycięstwo w całej wojnie. Tym samym ich użycie zawsze musiało iść w parze z rozwagą. Czy faktycznie jest szansa na decydującą bitwę? Czy nie narażamy naszej szansy na odniesienie zwycięstwa w wojnie przez wystawienie Yamato i Musashi na niepotrzebne uszkodzenia, które mogą wytrącić, bo przecież oczywiście nie zatopić, te dwa pancerniki ze służby na kilka miesięcy? Ryzyko musiało być zawsze przeciwstawiane szansie na osiągnięcie sukcesu. Tym samym, kiedy trwały walki o Guadalcanal, japońskie dowództwo uznało, że obecność Yamato. Nie jest konieczna i nie jest preferowana. Guadalcanal nie mieścił się w pierścieniu japońskiego terytorium uznanego za kluczowe do obrony. Utrata wyspy, choć bolesna, tym bardziej, że tyle wysiłku włożono w jej obronę w sumie niepotrzebnie, nie zagrażała interesom cesarstwa i nie tworzyło wyłomu w jej obronie, przynajmniej teoretycznie. Co więcej, nie przewidywano, że US Navy oddeleguje tak wiele ze swoich skromnych w tym okresie sił do przeprowadzenia tej kampanii. I wreszcie trzeci aspekt. Zarówno Yamato, jak i Musashi stały się obiektem ataku okrętów podwodnych. Oba okręty otrzymały co prawda tylko po jednym trafieniu, ale ponownie nawiązuje to do poprzedniego aspektu. Każde wyjście w morze tych okrętów wiązało się z ryzykiem uszkodzeń. Uszkodzenia mogły zapobiec użyciu tych okrętów wtedy, kiedy były najbardziej potrzebne, wtedy, kiedy ich obecność miała dać wygraną w całej wojnie. Co prawda, należy również wspomnieć, że zagrożenie ze strony okrętów podwodnych stało się rzeczywistością dość późno, bo powiedzmy od drugiej połowy 1943 roku wcześniej amerykańskie okręty były mniej liczne i zdecydowanie mniej skuteczne, ale tego japońskie dowództwo nie wiedziało. Biorąc to wszystko pod uwagę, myślę, że duża część krytycyzmu wobec tych okrętów, jeśli chodzi o ich e, przebieg służby, jest niezasłużona. Ostatecznie amerykańskie szybkie pancerniki również no, nie popisały się specjalnie niczym szczególnym, poza jedną bitwą, w której dwa najnowsze amerykańskie okręty liniowe zatopiły prawie 30-letnią Kirishimę. Ale nie można też ukryć, że Yamato i Musashi no, nie posiadały zbyt aktywnej kariery. Kotwicowisko Truk musiało traktować te dwa giganty jako element krajobrazu, biorąc pod uwagę czas, jaki oba okręty spędziły w porcie. Jednakże, na koniec dnia, Tatana jest tylko tak dobra jak samuraj, który ją nosi. I tym wspaniałym truizmem zakończymy dzisiejszy odcinek. Osobiście uważam, że nie należy on do zbyt, fas zbyt fascynujących, ale też i nie ukrywajmy, kariera tych okrętów nie jest specjalnie porywająca poza ich smutnym końcem. Ale mam nadzieję, że i tak materiał Wam się podobał i coś ciekawego było w nim powiedziane, co zwróciło Waszą uwagę. Kolejny odcinek poświęcimy krótkiemu obowieniu okoliczności, które doprowadziły do bitwy w Zatoce Late oraz przeanalizujemy starcie na morzu Sibuyan, które zakończyło karierę jednego z naszych bohaterów. Na dzisiaj to tyle. My widzimy się już niedługo. Trzymajcie się. Hej!